Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Kontynuujemy i słuchajcie, dalej będziemy wykonywali questy dla Faring, aby tej reputacji było jak najwięcej doświadczenia, jak najwięcej pieniążków i tak dalej, i tak dalej. Generalnie pierwsze co zrobimy, jak widzicie wymieniłem sobie broń na jednoręczną, jest to miecz paladyna. O, właśnie w ten sposób, zaostrzona błogosławieństwo, mamy 200 punktów obrażeń, i 30 punktów więcej zasięgu, także fajnie. No i tarcze, trójkątną tarczę, 20 ochrony przed ostrzałami, uderzeniami, pociskami plus 20, także obrażeń mamy o 80 punktów mniej, ale jak gdyby nadrabiamy zasięgiem oraz wytrzymałością, bo tarcza nam daje tam jakieś, wiecie, atuty. Jakieś tam statystyki i generalnie nadrabiamy też wizualnie, no bo wydaje mi się, że w ten sposób to naprawdę dużo lepiej wygląda. Tarcza trochę kiepska, aczkolwiek no wymieni się. Dobra, właśnie po to przyszedłem po teleportację tutaj. Od razu sobie tutaj wymienię tą teleportację do Faring. Damy sobie za Kebdan, nie za Monterę, bo do Montery raczej już nie będziemy tam lecieć. No i dobra, musimy znaleźć teraz chwileczkę, Faring. Co stało się z Roko? Nie dostałem do walki nic oprócz skał, ale co ja mam zrobić generalnie? Nie mam pojęcia, no dobra, nieważne. Zapoluj z Wilsonem na te, na to pielce woda. Podaga jest flintem, nie ma tu żadnego alkoholu. Cholera, czekajcie, bo on mnie wysłał do jakiegoś ziomka, aczkolwiek nie wiem, o jakiego ziomka chodziło, po ten alkohol. No teraz się nie dowiem, cholerka jasna. Idź do Tiplera, tego starego bimbrownika. Podróżuję sobie chacie w lesie na południe stąd. Dobra, czyli wiemy, musimy iść na południe, czyli gdzieś tam. Albo tam, no bo południe bardziej jest w tamtym kierunku. No ale dobra, generalnie chyba chodziło o tą chatę. Oczywiście zleci nam z tego co pamiętam jakiegoś questa, żeby znaleźć tam jakieś składniki z tego co pamiętam, także zobaczymy o co dokładnie tutaj chodziło. O rana, kielagi. Tipler, mamy go. Kurde, ten pancerz, jakbym chciał go zdobyć. Woda, mamy to. Potrzeba mi wody. Sam mam już tylko jedno. Nie możesz. Mogę. Dobrze, jeśli to do. Ważenie wody dla Tiplera. Mam tu kilka roślin. O! Już? Nieźle. Teraz mogę rozpocząć. O kurde, także udało się. Myślałem, że będę musiał szukać jakoś tej gorzały, ale tutaj nie trzeba było, bo wszystkie składniki, jak się okazuje, miałem przy sobie, także fajnie. Dobra, ja bym chciał ten kuferek zobaczyć, co się tutaj znajduje. Mam nadzieję, że nie będziesz z tego względu jakoś obrażony. Dobra. A tutaj? Dobra, też. Aha, no i generalnie stworzymy sobie jakieś miksturki. Kurde, nie za dużo tego mogę zrobić, bo nie mam odpowiedniej ilości wody. Aczkolwiek, czekajcie, tutaj chyba za wino coś było. Nie, myślałem. Dobra, tutaj nie możemy na razie robić stałych mikstur, także lipka. Generalnie kolejne punkty wydaje mi się, że rozdam właśnie w zdolności alchemiczne, żeby można było jak najprędzej robić te mikstury, mikstury, które dają stałe właściwości. No bo zdolności łowieckie na razie tutaj zatrzymamy. Są rzeczy, których bardziej potrzebujemy. No widzicie, jaki ten zasięg jest zajebisty? Od razu jest lepiej, nie? Naprawdę, tym toporem to bym tutaj się bawił i bawił. Dobra, a tak proszę bardzo, rachu ciachu i po strachu. Cyk, cyk, cyk. Generalnie z tego co pamiętam, to tutaj była, w tej ruinie były te gobliny. Ale nie pamiętam w ramach jakiego zadania oczyszczało się te ruiny.
pod warunkiem, że jakiekolwiek zadanie tutaj było, bo nie pamiętam już, szczerze mówiąc. Nie, no naprawdę jest dużo lepiej, nie? Teraz. Boże, że ja się tak długo męczyłem z tym toporem. O, widzicie jaka różnica? A pamiętacie jak wcześniej walczyłem w tej jaskini z tymi goblinami, tym toporem dwuręcznym, to naprawdę trwało to tak długo i chamsko, że to się w głowie nie mieści, także no raczej wiem czy będę walczył. Team miecze, słuchajcie, nie ma tutaj o czym mówić. Otóż widać warant z tej perspektywy. Dobra, trochę pierdołek, okej, cyk, no i generalnie co my tam mamy? Z której strony my tutaj idziemy? Od północnej strony, od Ardei. Generalnie blisko... O kurwa, gargulec chyba. Czy to jest smok? Ej, co to jest? Gargulec, dobra, zaraz sprawdzimy, co... Czy damy sobie z nim radę? Może być tutaj interesująca walka. Ej, ile tego jest, gargulców? O kurwa, dobra, wiecie co, nie było tematu. Spierdalamy, bo sobie z nimi nie poradzę. Ale generalnie z tego co wiem, gdzieś w tych rejonach... Kurwa, stara skrzynka. Co? Do świątyni czego? Był jakiś teleport. O rany. Był jakiś teleport, widziałem to. Do świątyni w Vengardzie, aha, no czyli... Ja już ten teleport mam. Dobra, uciekamy, słuchajcie, bo tutaj naprawdę nie ma co. Generalnie były stare skrzynie, aczkolwiek no... No nie poradzę sobie z tymi gargulcami teraz. Za słabi jeszcze jesteśmy na te istoty, jak gdyby. Także spokojnie wrócimy. Właściwie to wrócić też będę musiał do kilku innych miejsc, mianowicie do Kebdan, bo pod Kebdan mieliśmy jaskinię, do Okary, bo na prawo od Okary też mieliśmy jaskinię. Także no będzie co robić. Dobra, idziemy oddać questa. I jeszcze zapolujemy na topielce z tym, z Wilsonem. Rany boskie, okej. Pięknie. Dobra, także tutaj sprawa załatwiona. Gdzie tu było wejście do miasta? Tędy. Dobra. Generalnie wiem, że muszę zrobić zadanie dla Tiplera, znaczy polować zapolować na te topielce, oddać tą nadmorską starkę, oddać skóry dla tego orka, który tam fascynuje się tymi skórkami, a dalej to nie wiem. Ja nic nie wiem. To nie byłem ja. Ej, te topielce już tutaj jakby się rzuciły z tej przełęczy. O rany. No dobra, Tipler, mam nadzieję, że ty tam... Znaczy nie Tipler, tylko Wilson, czy jak mu tam... Mam nadzieję, że żyjesz. Z Wilsonem mamy polować, no dobra. O kurwa, ej, we mnie, gnoju, Judaszu? No ja pierdolę, czemu mi ten target na Wilsona łapie? Pojebana gra. Nie wierzę, nie? No dobra, mamy już sprawę załatwioną, jak gdyby. Kogo ty atakujesz? Aha. Tam jest jeszcze topielec. Dobra, pomogę ci gościu. Dobra, tych topielców trochę tutaj jest. Aczkolwiek no obrażenia mamy całkiem spoko, także myślę, że sobie na spokojnie poradzimy. O, na dwa hity mamy te topielce, także naprawdę to jakoś, powiem wam szczerze, to obrażenie jakoś nie widać tej różnicy pomiędzy tym toporem a tym mieczem, jakiejś takiej, wiecie, kolosalnej tej różnicy. Pomimo tego, że obrażenia mam 80 punkty mniejsze, ale naprawdę, no, spoko jest. Topielce nie żyją. Reputacja, dobra, mamy to. No i generalnie skóry wilcze potrzebuję. Kurde, może ty mnie nauczysz, co? Pokaż mi, że zaraz myśliłem polującego na grubego zwierza. Ciekawe, co to daje. Jakieś chyba dodatkowe obrażenia.
Pokaż mi, jak zostać myśliwym. Dobra, to zwierzęta ze skóry, powiedzmy, się nauczymy. Nie wiem, czy warto, czy nie. Ale widzę, że te przedmioty też są potrzebne jak gdyby w alchemii, także no, wyuczyłem się na wszelki wypadek. No dobra, tylko gdzie ja mogę zdobyć skóry? Wilcze skóry, wilcze skóry Dagnara. Dobra, czyli generalnie teraz będziemy musieli ruszyć do lasu, żeby kurde powalczyć z tymi wilkami. No bo skóry już nauczyliśmy obdzierać, ale w podstawowej wersji nie pamiętam, chyba te skóry jakoś tutaj się zdobywało, no bo nigdy jak grałem w Gothica, to nie uczyłem się obdzierać zwierzyny ze skóry. A zadanie mimo wszystko jakoś wykonywałem, ale nie pamiętam w jaki sposób. Dobra, była mowa, że gdzieś tutaj jest watacha wilków. Ciekawe, w którym kierunku. Dobra. No i właściwie z tej jednoręcznej broni on jak gdyby szybciej atakuje, także to też jest dodatkowy atut. Patrzcie, jak padają, normalnie pięknie. Dobra, wiecie co? Łyknę sobie jeszcze troszeczkę, zjem sobie troszeczkę pieczeni, żeby zregenerować punkty życia. No i generalnie, o których wilkach ty, gościu, mówiłeś, bo ja tutaj żadnych wilków nie widzę. Chyba, że gdzieś tutaj. Nie, no niczego tutaj nie ma. Cholera jasna. Wiemy, że na pewno wilki znajdują się na południe od Okary. Tamtych wilków było całkiem sporo, aczkolwiek no nie chcę się tam iść, szczerze mówiąc. Zobaczę tutaj. No bo tak, wilcze skóry Dagnara. W lasach grasuje watacha wilków. No ale kurde, w lesie niczego nie widziałem. Mamy warga, ale no chyba nie o wargi chodzi. Ale obdzierać w razie czego możemy. Dobra. Może to będzie jakiś fajny ten, fajny sposób na hajsik z tymi skórami. Jak już zdobędziemy odpowiednią ilość, to być może będzie można sprzedać za jakąś konkretną fajną sumkę. Nie no, ja tutaj żadnych wilków nie widzę. No, trzeba będzie chyba jednak udać się do tego, do Okary. I tak, słuchajcie, też zrobimy. Bo potrzebujemy 12 skór jeszcze dla tego ziomka. Bo to jest chyba ostatni quest, który możemy tutaj wykonać. Jak gdyby w ramach reputacji dla Faring w tej dolnej części miasta. Nie wiem, co jeszcze nas tam na górze czeka. Chwileczkę, gdzie my jesteśmy? My musimy iść na południe bardziej, czyli tutaj. Chwileczkę. Cholera, którędy ja mam przejść? Powiem wam, że troszeczkę się zgubiłem. Ja pierdolę. Momento. Dobra, tędy sobie przejdziemy jakoś naokoło. Bo pamiętam, że obok właśnie jakiejś tam wieży strażnicy kręciło się całkiem spora ilość wilków. No ale omijałem tą miejscówkę jak gdyby na kilometr. Bo nie chciałem mieć z wilkami do czynienia. I one były chyba na południe troszeczkę do Okary. One były między Okarą właśnie a tą farmą na południe od obok Montery. Ale czy idę w dobrym kierunku, nie mam pojęcia, nie? Ja pierdolę, zgubiłem się w tych jebanych lasach. Nie no, źle poszedłem. Ewidentnie. O, tam jest ten, wieża strażnica. I to właśnie chyba o tą wieżę strażniczą chodziło. Także wydaje mi się, że jednak idziemy w dobrym kierunku.
Tam mam jakiegoś buntownika. Dobra. Cholera, albo i nie. Kolejne zębacze. Dobra, mamy to. No i wilki. Na pewno są gdzieś tutaj w okolicy. Te skrzynki otwierałem, czyli te zębacze musiały się po prostu zrespić. Ale gdzie? Co? Jak? Dobra, mamy to. Kurczę, tutaj nikogo nie ma. No mamy już tą farmę, ale kurwa, wilków nie widzę. Rany boskie, źle poszedłem. Wiecie co, zrobię krótkie cięcie i spotkamy się, kiedy już natknę się na te wilki, bo naprawdę nie mam pojęcia, gdzie one są. Powinny być gdzieś tutaj w okolicy. Szukam, szukam i kurczę, jak sami widzicie, znaleźć tych wilków nie mogę. Także widzimy się za chwileczkę. Dobra, witajcie z powrotem. Udało mi się odnaleźć tą watachę wilków, ale chyba nie będzie jeszcze odpowiedniej ilości, żeby wykonać tego questa, także trzeba będzie pewnie poszukać kolejnej jak gdyby watachy, właśnie chociażby w pobliżu Faring, jak to powiedział myśliwy, ale żadnych wilków tam w pobliżu, jak widzieliście, nie widzieliśmy. Dobra, świetnie, naprawdę, miecz jednak to jest miecz, nie? Tutaj nie ma o czym gadać. Dobra. Cyk, cyk. I tutaj jeszcze by zabiliśmy wilka gdzieś. Cholera, gdzie on jest? Tutaj. Pyk. I chyba... Okej. Także zdobyliśmy chyba 6 skór, tak? Tak, 6 wilczych skór. Brakuje nam jeszcze 6, czyli... Kolejną watachę. O, tutaj mamy. Jak milutko. Dobra, także myślę, że nie będzie trzeba tutaj szukać obok Faring, bo wszystko znajdziemy w pobliżu właśnie Okary. Co mnie bardzo cieszy. O kurwa. Dobra, wiecie co? Trzeba spierdalać. Trzeba troszeczkę tutaj odejść. Pyk. Ała! Z każdej strony mnie atakują te... Co kurwa? Co to się stało właściwie? Rany boskie! Nie wierzę. Właśnie to jest to, walka z tymi wilkami to jest totalna bzdura, nie? W tej grze. One są niebezpieczne, nieważne który poziom byśmy nie mieli. Także będzie to teraz podejście numer 2. Ej, wydaje mi się, że w dolnej części to ja zdobędę 100% reputacji, no bo generalnie będziemy musieli skórę oddać, jeszcze gorzałkę temu orkowi, a brakuje nam naprawdę niewiele reputacji, żeby mieć jej chyba 100. Także będzie to szybsze niż jednak myślałem. O kurwa, dobra, spierdalajcie ode mnie. Tu łyknę mikstureczkę. Pyk. Dobra, come on. Dobra, mamy to. Tam jeszcze mam jednego wilka, aczkolwiek... O, myślałem, że się zbugował na dłużej. Dobra. Cyk. Ile mamy już tych skór? 12, czyli już odpowiednią ilość, żeby można było w spokoju wykonać tego questa. Dobra, trochę strzał, zajebiście. No i generalnie tutaj mamy też trolle, ale czy ja sobie z nimi poradzę? Kurczę, fajnie byłoby to sprawdzić, bo tej lokacji jeszcze jak gdyby nie przeszukałem. Albo dobra, wiecie co? Kiedy indziej to zrobimy, dlatego że chciałbym tutaj wykonać zadania dla Faring jak na sam początek. A dopiero potem, jak gdyby w kolejnych odcinkach zajmiemy się exploringiem. Taki mam plan. Zajęty jest.
Co, mam twoją aprobatę? Nie bardzo chyba, tak? No dobra. Pójdźmy może oddać te questy. Bo ile mam tej reputacji w Faring? 84. 84, ale trochę reputacji jeszcze na pewno podbijemy. Jesteś dobrym myśliwym. Potrzebujemy w naszym... No i zajebiście. Jesteś silny. Nie jesteś. Możesz... No, dziękuję bardzo. Tylko chwileczkę, jeszcze chciałbym tutaj oddać tą nordmarską Starkę. Bo ty goś ode mnie żadnego questa nie masz, nie masz. Choć myślałem, że trochę tej reputacji więcej zdobędę. Ale pewnie jakieś zadania jeszcze czekają nas na ten, na górze. Także spoko. Ej, dostałeś tą Starkę czy nie? Czekajcie, woda dla mojego... A, dla mojego... Co? No przecież zdobyłem, tak? Ten... Halo, halo, chwileczkę, gro. Przecież zdobyłem tą nordmarską Starkę, o co tu chodzi? Wino Myrtany... Nordmarska Starka, no mamy ją. Ale nie mogę mu jej oddać. Ale szajse. Na pewno masz, nie zawracaj mi głowy. Dobra, tutaj jeszcze mamy. Co stało się z Roko? Aha! Co stało się z Roko? To jest quest od tego, od Gelforda z Redok. Także też tam może zaraz zawitamy i tego questa oddamy. Zobaczymy. No dobra, wejdźmy może do zamku, zobaczymy jakie zadania tam na nas czekają. Nie wiem czy będziemy mogli pogadać z przywódcą, bo Khan chyba wydaje mi się, że jest w tej górnej części miasta jeszcze. I tam będziemy mogli wejść, kiedy będziemy mieli odpowiednią ilość reputacji u orków, a jako że jej nie mamy, to tam nie wejdziemy. Proste, prawda? Dziękuję bardzo. Z tego co pamiętam, chyba tutaj czekała na nas arena jeszcze. Dokładnie tak. Chcę. Moi wojownicy. Ale na to. Dowiedli swoich. Gdy osiągną. Kiedy zwyciężysz na wielkiej. Na wielkiej arenie, na pustyni. Aha, czyli tutaj ta arena jest jakby jeszcze bardziej kozacka, tak? Na to wychodzi. Zanieś 3 szczawie królewskie, dobra, trzymaj. Niech ci będzie, chociaż szczawie królewskie, kurwa, powiem wam szczerze, że bardzo by mi się przydały. No ale dobra. Mam nadzieję, że te... Sprzedaj mi ten schemat amuletu, sprzedaj mi ten ostry czerwony pieprz. Nie wiem do czego mi to będzie potrzebne, ale kupię w razie czego. Dobra, co ty ma? Co ty masz? Ziołomany. Myślałem, że ten szczaw królewski będę mógł odkupić od niego. Ale niestety nie da rady. Dobra, na pewno to od ciebie kupię. Na pewno od ciebie kupię wino. Fiolki też. Dobra. I co tu jeszcze mamy? To mamy samych wojowników. Dobra, co ty masz? Ciężki pancerz najemnika, za 150 tysięcy, no ale niestety nie kupię tego. Reputację orków 60 potrzebujemy. Krusz Kempok, siła 430, duży oręż 3. Obrażenia od ostrza 350, to byłoby całkiem spoko. Ale niestety nie da rady, herb orków. W sumie powiem wam, że on niczego ciekawego jak gdyby u siebie nie ma. Trochę się zawiodłem. Wciąż ile? Ja potrzebowałem trzech chyba tych Starek. Chwileczkę. Mają kto stary chleju, załatw mu flaszkę położonego żołania. Nie będę tego tolerować. Czyli dwóch flaszek potrzebowaliśmy. Dobra, spoko.
Także jak gdyby już questa będziemy mieli wykonanego. Ochrona przed ostrzami, ochrona przed uderzeniami, ochrona przed pociskami. Całkiem tutaj zacny pierścień, który daje trochę ochrony. Max siły życiowej 50. O, proszę bardzo, wiecie co? Kupię sobie te amulety, dlatego że żadnych nie posiadam, także jak najbardziej. A już miałem pierścień. O kurwa, odjebałem. No ale dobra. Nic się nie stało. Doskonale wiesz, skąd biorą się nasze. Bo do zamku na górę nie wejdę niestety. Turkoś, co ty robisz, gościu? Ej, fajny ma pancerz. Herszta orkowego z tego, z Gothica 2. Nie będę tego tolerować. Młyński kamień. Komu mam udowodnić moją siłę? To dla mnie za ciężkie. Co? Za ciężkie? O, rany. To nie wiem, ile siły potrzebujemy, żeby można było tutaj normalnie to podnieść. Dobra, wiecie co zrobimy? Oddajmy może tego questa dla Mojoka. Oddajmy tą flachę. No i zakończymy jak gdyby odcinek. W kolejnym odcinku ruszymy do Geldern, ale to jeszcze może trochę poeksplorujemy tereny. Chociażby jeszcze chciałbym wbić 100 punktów reputacji dla Faring, ale gdzieś tam jakiś quest pewnie zaległ lub coś ten deseń. Dobra, kolejny poziomek, fajnie. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, łapkujcie, komentujcie. Jak zwykle widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.